Okej, okay, moi drodzy, MCU powraca. I to z filmem, na który nie tylko, że myślę, że część z nas jakoś tam jednak czekała, ale też żywiliśmy pewne nadzieje, w przeciwieństwie do takich ant chociażby i innych, no przynajmniej niektórych filmów tych najnowszych faz. Także hej, mamy o czym pogadać dzisiaj, a dzisiaj absolutnie bezspoilerowo e, zrobimy sobie za parę dni spoiler talk, jak już wszyscy obejrzymy. Znaczy e, wy, a ja drugi raz. <laughs> Byłoby dobra tak, jak wszyscy obejrzymy, no bo wiadomo, że teraz nie oglądałem, nie? I będzie recenzja. <laughs> Tie. Guardians of the Galaxy Volume 3, czyli Strażnicy Galaktyki 3. Nie, sorry. Polski tytuł to Strażnicy Galaktyki Volume 3. To najnowszy, najprawdopodobniej 500 film w MCU, drugi w fazie Trwa którejś tam, ponownie z pod scenariusza i w reżyserii Jamesa Gana, który opowiada nam dalsze losy Strażników Galaktyki. Okej, okay, żeby jednak cokolwiek zarysować o fabule, powiem tyle, co tam pamiętam, że w pierwszym zestawieniu nawet chyba było. Eee, Rocket Raccoon zostaje ranny, i w związku z tym grupka musi coś gdzieś zdobyć, żeby go uratować. A my poznajemy jego historię, jego origin story, dostajemy flashbacki, jak stał się gadającym shopem-praczem. I ogólnie rzecz biorąc, mogę powiedzieć przy tym filmie, jak przy wielu innych filmach, szczególnie MCU, ale też ogólnie, że musicie sprawdzić sami, jak wam się będzie podobało. Bo myślę, że to jest jeden z... <śm> to jest takie nudne, nie? Ja wiem, ale... Ja zaraz przejdę oczywiście do swojej prywatnej opinii, ale chodzi mi o to, że jest to jeden z tych filmów, gdzie podejrzewam, że wachlarz emocji związanych z jego oglądaniem będzie gdzieś zaczynał się na... E, mech, bałagan, e, mm, e. <grych> i dojdzie do takiego wow, ależ płakałem w kinie i było emocjonująco i wspaniale, i MCU wreszcie robi coś znowu dobrego, znowu coś, co lubię, nie? Także, gdzie się w tym znajdziecie, musicie sprawdzić sami, jeśli ktoś tak, nie wiem, czeka, czy pójść. Natomiast powiem tak, świeżo po ostatnim ant którego fanem nie jestem. Zresztą tak samo jak i Shazama, jak i Black Adama, gdzie tam każdy z tych filmów ma jakieś plusy, ale e, wiem, że mówię zaraz o DCU i OMCU, ale wszystkie te filmy cierpią z tych samych powodów jak dla mnie, to znaczy no już po pierwsze wkopuje nam się to zmęczenie superbohaterskie powoli, gdzie no to jest 40 film tego typu w ciągu 10 lat i, i no ile można, tak? Natomiast przede wszystkim one są robione na jedno kopyto pod tytułem Ciągle green screen CGI, papka, te same historie, nudne czarne charaktery i generalnie bezmyślna upanka, nic odkrywczego. I te, tutaj Strażnicy Galaktyki częściowo też z tego powodu moim zdaniem cierpią, dlatego uważam, że film jest niezły. Uważam, że film jest dobry, ale nieperfekcyjny. Też ma troszeczkę syndrom: im więcej gówna na ekranie, tym lepiej. Też troszeczkę jesteśmy, wiecie, w kosmicznej przygodzie, gdzie jest tak dużo istot różnego rodzaju, cywilizacji, miejsc, strojów, kostiumów, tak? I wiecie, jakichś dziwnych rzeczy w kosmosie, że już w pewnym momencie mój umysł wyczerpał limit, już mi się wyświetliło, wiecie, wyczyść dysk, bo jest pełny, nie ma megabajtów, już zacząłem się gubić w tym, co się dzieje na ekranie, może robię się stary. Znaczy nie, nie że gubić, że nie wiem co się dzieje dosłownie, ale w sensie, że wiecie, już tego tak dużo jest, że już po prostu za dużo, no nie? Dwie i pół godziny i ciągle coś... W kosmosie i nie wiadomo jakieś nowe istoty, i tak dalej. Natomiast to, co w tym filmie działa i to, co w tym filmie jest sprawia, że jest on cztery półki lepszy niż chociażby wspomniany Ant-Man, to dla mnie jest to, że ci bohaterowie, których znamy już od wielu filmów, są traktowani przez Jamesa Gana jak swoje dzieci filmowe, tak? I mamy my jako widzowie z nimi już wybudowany wcześniej, a tutaj pogłębiony i rozwinięty connection, chciałem powiedzieć. No, naszą sympatię do nich. To znaczy, jak w trakcie tego filmu robi się smutno z jakiegoś tam powodu, to wpłaczemy, a miałem troszeczkę tam e, mokre oczy w pewnym momencie wewnątrz filmu. Jak coś im wychodzi, to, im to się cieszymy. Jak są w trakcie przygody, to jesteśmy trochę zmartwieni, a może podjarani. Generalnie inkibicujemy, śmiejemy się z ich żartów i tak dalej. Jesteśmy zaangażowani. Mówię my, no bo takie mam wrażenie, że większość osób, która ogląda Guardians of the Galaxy, która lubiła poprzednie części, tak, będzie ten film oglądać, tym z tymi samymi oczami, co ja, no ale ja tak to czułem, to jest ta różnica, że jak ten Michael Douglas w Antmanie się podnosi na tym green screenie i tam niby jest w Quantum Realmie i mówi coś, mówi jakiś dialog, wiecie, odrywany od rzeczywistości, ja mam takie, co, co, to, co, co to w ogóle jest. Tutaj znowuż, znam tych bohaterów, lubię ich, przeżywam tę historię z nimi, nawet jeśli ona jest trochę zagmatwana, dobrze się bawiłem i do końca czułem emocje to jest najważniejsze, są dwie i pół godziny i ja do końca czułem emocje związane z czymś smutnym, z czymś wesołym itd., itd., więc jakby ten core, ten, ten, ten kamień węgielny tego filmu jak dla mnie działa, jak dla mnie James Gunn dobrze kontynuuje po prostu historię, którą wcześniej opowiadał z tymi bohaterami, których sam wykreował poniekąd, nie? Natomiast film ma też moim zdaniem problemy i to co wspomniałem, no jest to, jest to kolejna historia typu jesteśmy w kosmosie na jednej planecie, na drugiej planecie, na każdej z nich są jakieś cywilizacje, jakieś istoty, jakieś systemy, jakieś technologie, jakieś mnóstwo takich, wiecie, no, cały sezon Star Treka upchnięty w jeden film dwójpółgodzinny i jest tego dużo. Jest tego wręcz, bym powiedział, trochę za dużo, ponieważ to, co mi się w tym filmie wydało momentami absolutnie fascynujące, to jest film science fiction jaki mu można by zrobić z konceptów które są tu zawarte wewnątrz tego jednego filmu MCU jest normalnie, normalnie można by zrobić z tego cały sezon jakiegoś Love Defen Robots albo jakichś, wiecie Blade Runnerów i innych filmów ponieważ Zahaczamy tutaj w tych guardiansach o bardzo dużo tematów dotyczących, no, związanych tu z czarnym charakterem, o którym za dużo nie będę mówił. Ale mamy tutaj postać, która uważa, ma kompleks Boga i próbuje tworzyć, rozwijać, ewoluować różne organizmy. Stąd się bierze Rocket Raccoon. No tutaj, prawda, to nie jest ten spoiler, no ale wiemy, że Rocket Raccoon, czyli nasz gadający shop prac głosem Bradley Coopera, jest, yy, był kiedyś zwierzęciem, a teraz jest inteligentną istotą, którą znamy od początku. I oczywiście w to zamieszany jest ktoś, kto robi na nim eksperymenty i tego się wewnątrz tego filmu dowiadujemy, tak? Coś, co już na samą myśl może przypominać, a w filmie jest to właśnie bardzo mocno pokazane. Historię a la Wolverine, gdzie widzieliśmy jego flashbacki, jak go tam torturowano i robiono z niego maszynę do zabijania i wklejano mu to adamantium, adamantium tak? Yy, mamy podobną historię tutaj. I to, co mnie zaskoczyło pozytywnie w tym wszystkim, to jest właśnie to, jak ciekawych tematów science fiction ten film MCU dotyka. Nie? że James Gunn potrafi połączyć durny humor, gdzie Drax i Mantis mówią jakieś bzdury i jest śmiesznie, bo, bo oni nie czają rzeczywistości, po prostu są głupkami w pewnym sensie, tak, Takimi kochanymi przez nas. A z drugiej strony mamy jakiegoś naukowca w kosmosie, co tworzy całe cywilizacje i, i rozwija gatunki i rozkwiny science fiction. Czy to moralne, czy nie, czy torturuje, czy powinien, czy nie powinien, raczej nie powinien. Ale ale ja wiecie, chodzi o taką, gdzie ten film MCU prowadzi i to wydało mi się fascynujący, cały ten aspekt science fiction. Szkoda, że jest trochę nierozwinięty, szkoda, że jest trochę taki. Bardzo powierzchownie potraktowany ze względu na naturę tego filmu, który jest komiksówką. 30 którymś chyba filmem. Już tam nie wiem, pierwszym, drugim, już się zgubiłem w MCU. Nie jest to Star Trek, nie jest to, wiecie, jakiś Blade Runner. Musi, musi ten film prędzej czy później zahaczyć o te ciekawe koncepty i wrócić do tego, że śledzimy naszych bohaterów, naszą grupkę. A nasza grupka opiera się o proste relacje, że ten jest trochę głupkiem, ten jest trochę śmieszny. A Peter Quill, grany przez Chrisa Prata, stracił Gamorę, wciąż jest w niej zakochany. Wiecie, zginęła Wendy. Game, no to chyba, czy znaczy jeszcze w Infinity War, tak? To chyba nie jest spoiler, no w sensie zakładam, że wszyscy znają w miarę chociaż poprzednie filmy, te główne poprzednie filmy, tak? E, więc jakby wiadomo, że musimy żonglować między stawką personalną, a jakimiś wielkimi konceptami. Nie jest to łatwe, szczególnie jeśli mówimy o komiksówce, która opiera się o no to durny humor, sceny akcji i tak dalej. Nie wchodzimy tu w hiperpoważny ton jakiegoś dramatu, nie? Więc e, uważam, że James Gunn tutaj żongluje wieloma rzeczami, Poprawnie, dobrze, ciekawie, ale film jest trochę bałaganem, film jest troszeczkę taki, no pęka w szwach od pomysłów, od istot, od sytuacji, wydarzeń. No, moim zdaniem, bo dla niektórych to kliknie, ale moim zdaniem jest strasznie taki, właśnie cierpi z tego powodu. Jest, jakby jest niezły we wszystkim, co robi, a nie zajebisty w czymś jednym konkretnym. To jest jak to stare przysłowie, że wiecie, że człowiek jak będzie się zajmował wszystkim, to w niczym nie będzie najlepszy. I tutaj też tak jest, że te indywidualne historie naszych bohaterów moim zdaniem działały i czułem zaangażowanie w Rocket Raccoona, czułem zaangażowanie w Petera Quilla, w to, w tamto sramto, w każdy z tych bohaterów z naszego składu dostaje jakieś tam swoje małe setupy, payoffy, coś tam, wiecie, na początku filmu jest, co się wyjaśnia na koniec, albo co tam, przechodzą na jakąś drogę minimalną nawet. Więc tu wszystko działa na tym personalnym poziomie, ale nie aż tak bardzo, jakbym chciał. Nie ma... No, Peter Quill, jakby starający się uporać z tym, że utracił Gamorę, nie jest niczym niesamowitym w tym filmie, powiedzmy. Nie ma, to, to nie jest najlepszy dramat tego typu o utracie, jaki widziałem, tak? Nie jest to kino artystyczne, dramatyczne, jeśli wiecie, co mam na myśli. Z drugiej strony te koncepty science fiction tak samo Zahaczyły o coś ciekawego, ale szybko przeszły w coś, co jest jednak gdzieś tam w tle. I, no mówię, ten film po prostu zahacza to wszystko nieźle, ale nie wyciąga 100% ze wszystkiego. Oczywiście, no to też kwestia osobistych preferencji, bo możecie się skupić na czymś i, wiecie, film będzie się Wam bardziej podobał, bo będziecie emocjonalnie bardziej przeżywać poszczególne na przykład wątki tych bohaterów. Najbardziej zaskakujący jest backstory Roketa. Backstory Roketa, o którym, no nie będę za dużo mówił, poza tym, że jest ono bardzo mroczne i MCU, znowu tutaj ten film uderza w takie tony gdzie na parę sekund wewnątrz filmu James Gunn sięga bardzo daleko poza strefę komfortu tego... Tej konwencji MCU, gdzie na chwilę wynurza się z tego bezpiecznego żartowania i takiego, wiesz, no tej takiej konwencji, co znamy z MCU, na chwilę się z tego wynurza i wchodzi w jakieś bardzo mroczne science fiction, które wręcz jest body horrorowe. Są tu sekwencje, które wyobrażam sobie, że dzieci będą się bały w kinie, jakieś tam pięcio-dziesięcioletnie, nie wiem, nie wiem jakie, ale są takie, pamiętacie jak w Toy Story są te złe zabawki, że te nasze zabawki, tam bazy astral i ten wpadają na. Te złe zabawki, które, którymi ten dzieciak z sąsiedztwa się bawił, i podmieniał części, i one trochę takie creepy były, takie przerażające. Ja wiem, że za dzieciaka się bałem, nie? To tutaj mamy coś takiego, tylko tak do potęgi. I jest to cały, cała ta sekwencja flashbacków w zasadzie, jest takim naprawdę dobrym odcinkiem Love, Death, and Robots z Netflixa, gdzie mamy bardzo dużo elementów dramatu, bardzo dużo elementów science fiction, ale też i wody horroru. I to wszystko gdzieś tam się plącze jako backstory Rocket Rakuna, które, mówię, było fascynujące. Jedyne, co mi się nie podobało, to jest to, i bez spoilerów trochę nie mogę mówić szczegółowo, ale te flashbacki w tym filmie są trochę z dupy. <laughs> to jest kolejna rzecz w tym filmie, gdzie po prostu widać tyle pomysłów. James Gunn po prostu pokazuje nam flashbacki co jakiś czas. Bez żadnego narracyjnego sensu, tak naprawdę. Po prostu je widzimy, nie? I to, no, to jest taki właśnie przykład, co jest nie tak z tym filmem dla mnie, nie? że sam flashback działał, historia była ciekawa, eksperymentalna, inna, taka odważna, prowokująca. Możemy szukać takich słów, nie? Ale wrzucona w film trochę tak z dupy. <laughs> w, sensie, w sensie sposób, w jaki to było wpisane w film. Nie było powodu, tak naprawdę, żeby akurat teraz to oglądać. Wie, powiem więcej w spoilerach, żeby nie było. Wyjaśnię to lepiej w spoilerach tam za parę dni, bo, bo, nie, bo teraz to ogólnikami nie chcę. No i dużo tych bohaterów, właśnie pobocznych, drugoplanowych. Ten cały Adam Warlock, którego gra ten pol, jak on jest, Polser, wyleciało mi nazwisko z głowy, ale ten co tam zrobił, też przemiany i przypakował do tej roli, wydał mi się bardzo ciekawy. Polubiłem go w trakcie tego filmu jako postać, ale jest totalnie niewykorzystany. On był, za, on był w jakiejś scenie po napisach, on był w ogóle zapowiadany. Wiecie, ja nie znam komiksów, więc ja nie znam jego postaci, żeby było jasne. Więc nie, to nie to, że ja jakoś tam czekałem, ale spodziewałem się czegoś więcej. Moim zdaniem jest niewykorzystany. Spodziewałem się ważnej figury w tym filmie, a on jest tam takim pioneczkiem, co tam trzy razy się pokazuje i coś robi małego. Może nie małego, ale no jest naprawdę w tle. Czarny charakter. Czarny charakter. Podobnie jak te koncepty science fiction, w pierwszej połowie filmu był fascynującym takim jakimś myślicielem w kosmosie wyjętym z innego filmu science fiction, nie? Bad guyem, właśnie z jakiegoś Blade Runnera, powiedzmy. W drugiej połowie filmu jest chłopem, co po prostu głośno i dużo krzyczy, plując na swoich podwładnych, i staje się generycznym, nudnym, czarnym charakterem. Gdzieś w połowie filmu jest taki moment, że po prostu okej. Okay, Przestałeś być interesujący, mam cię w dubie. No niestety, i właśnie jest dużo takich elementów w tym filmie, gdzie przez jakiś czas działały, a potem nagle troszeczkę znikają, albo właśnie nie działały, a za to w końcówce dały kopa. Więc mam wrażenie, że ten film jest po prostu tak absolutnie chaotycznym, nacikanym pomysłami, tworem, atakującym różne gatunki, konwencje. W makroskali pomysły, w mikroskali jakieś tam emocje bohaterów, ich przejścia i balansuje tym wszystkim James Gunn, po prostu wiecie, jak tak, ja sobie wyobrażam takiego chłopa, co żongluje, wiecie, stoi na jednej nodze i tam na zasadzie 17 przedmiotów ma, pali mu się czapka, on tym żongluje i, i żongluje i mi się podobało i mu się udało, na koniec wszystko złapał, ale jest taki wiecie, pacha spocona, czapka spalona. <grych> głupie porównanie, nie wiem, nie wiem, może urlop mi źle zrobił i <laughs> nie wiem co ja gadam, ale dostanie ode mnie ten film naciąganą siódemkę, po wyjściu z kina obiektywnie muszę powiedzieć, że myślałem między szóstką a siódemką, także raczej myślałem, że mniej, natomiast wiecie, wróciłem do domu, przypomniałem sobie tak, ostatnio był Antman, jakby przypomniałem sobie wiecie, tak na bazie porównania z czym mamy do czynienia i stwierdziłem, że dobra, film, film jest dobry, mi się podobało, ja polecam. Nie był to dla mnie najlepszy film MCU ani nawet chyba Guardiansów, ale jak najbardziej solidny, jak najbardziej jak najbardziej szarpiący za emocje przede wszystkim. Jeśli to jest dla kogoś ważne, to polecam. Jest jedna ciekawa scena akcji, chociaż w większości sceny akcji są, są ok, są takie. Jest dużo w tym filmie rzeczy, w rzeczy takich. Okej, okay, taki wiecie, że zdałeś egzamin, następny, ale no nic wybitnego. Natomiast jedno jest pewne, jest to film, który musicie sprawdzić sami. Jest to 30, tam, nie wiem, pierwszy odcinek z serialu, który razem oglądamy od dekady Podatwiec, więc to, 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 to musicie sprawdzić po prostu sami, jak to dla was zadziała. Na pewno warto, na pewno nie jest to film typu Ant-Man najnowszy, że tam to bym odradzał. Na zasadzie to było głupie. Ten film warto obejrzeć. Tak sobie myślę, że jednak te, te oceny, widziałem na ten tomatos, od publiczności są wyższe, od krytyków są oceny typu tam 7 z hakiem, a od top krytyków coś w stylu chyba 6,70 na 10. No i to właśnie z tym się zgadzam, czyli takie dla mnie to było takie około 7, może troszkę mniej. Jak najbardziej adekwatna ocena, także <gryw> zawsze mam bekę, jak tak wychodzę z kina z jakąś myślą, po czym sprawdzam i dokładnie ona jest odzwierciedlona średnią. Chyba jestem nudnym człowiekiem. Także tak, spoiler talk za parę dni sobie omówimy, w spoiler więcej rzeczy. Starałem się tutaj, tam wiecie, nic nie zepsuć, no poza tym, że jest kosmiczna przygoda i tam jakieś coś, co w nie. Czekam na wasze opinie, jak wam się podobało, jeśli oglądaliście. Jest tutaj, to jest taki, mówię, film, który dotyka 500 rzeczy, także śmiało opiszcie jak wam się podobały poszczególne emocjonalne wątki, jak, nie wiem, czarny charakter. Czy, czy ten film dla was dowiózł? Czy MCU jeszcze żyje? Co o tym sądzicie? Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.